tym odcinku porozmawiamy sobie o roślinach do kuchni. Kuchnie są dosyć specyficznymi pomieszczeniami w naszych domach, mieszkaniach, ponieważ warunki, można by powiedzieć, takie mikroklimatyczne bardzo szybko, drastycznie się zmieniają, jeżeli z kuchni korzystamy. Jeżeli gotujemy, no to para się unosi, jest wilgotno, gorąco. Dla niektórych roślin tropikalnych warunki wymarzone, ale innym razem używamy piekarnika, powietrze wysycha. Też bywa tak, że otwieramy okno, jeżeli spalimy ciasto, żeby przewietrzyć pomieszczenie. Jest jakiś ruch powietrza. Kolejne niezbyt sprzyjające warunki dla roślin domowych. A wiadomo, że rośliny domowe fajnie by było jakieś umieścić w kuchni. Na parapecie, na okapie, żeby ożywić miejsce, żeby coś fajnego, zielonego się zadziało. No i są takie rośliny, które jednak sobie całkiem nieźle dają radę w takich kuchennych warunkach. I o tym jest właśnie ten odcinek. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oglądajcie dalej. Oplątwy są roślinami, które wymagają dużej wilgotności powietrza lub zraszania, tudzież namaczania raz w tygodniu w miękkiej wodzie. Ponieważ w kuchni jest dosyć wilgotno, gdy gotujemy, umieszczenie ich w widnym, jasnym miejscu w okolicach, gdzie gotujemy czy zmywamy naczynia, całkowicie im wystarczy. Jeżeli zobaczymy, że trochę podsychają, wystarczy je namoczyć lub spryskać miękką wodą. Pilea jest rośliną, która wymaga widnego, jasnego stanowiska i dużej wilgotności powietrza. Poza tym, żeby dobrze rosła, wymaga również ciepła. Ponieważ kuchnia zwykle jest najcieplejszym pomieszczeniem w domu czy mieszkaniu, to miejsce dla niej sprawdzi się idealnie. Peperomie są bardzo wytrzymałymi i łatwymi w uprawie roślinami. Zniosą ciemne i widne stanowiska. Ponieważ są sukulentami, wszelkie zmiany wahania temperatur czy wilgotności w żaden sposób im nie zaszkodzi, a pobudzi do obfitego i szybkiego wzrostu. Sprawimy, że będą rosły ładnie i zdrowo, umieszczając je w kuchni. Begonie należą do roślin dosyć trudnych w uprawie, roślin, które nie lubią przeciągów, przestawiania, dotykania. Jeżeli postawimy je w widnej, jasnej kuchni, z dala od palącego, gorącego słońca, sprawimy, że będą zdrowe. Wahania temperatur oraz wilgotności pobudzają tylko roślinę do szybkiego i ładnego wzrostu. Bardzo ciekawą rośliną do kuchni jest starzec. Ponieważ jest sukulentem, nie ma wielkich wymagań i jest raczej łatwy w uprawie. Wszelkie wahania temperatur czy wilgotności w żaden sposób mu nie zaszkodzą. Będąc sukulentem, wszelkie takie zmiany mikroklimatu tylko pobudza go do wzrostu. Super się sprawdzi w podwieszanych pojemnikach w naszych kuchennych oknach. Szczawik. Jest wiele różnych, bardzo ciekawych, fajnych odmian szczawików, więc każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Wymaga widnego stanowiska i dosyć częstego podlewania, ale przez swoje ciekawe ulistnienie jest warty uwagi. Dodatkowo jest to roślina jadalna. Jej liście można stosować do dekorowania sałatek lub innych potraw. Ma lekko cytrusowy i kwaśny posmak. Nie można go spożywać w dużych ilościach, jeżeli mamy problem z kamieniami nerkowymi lub z dną moczanową, ponieważ posiada w sobie kwas szczawiowy. Jest to roślina polecana do kuchni, nawet tylko dla ozdobnych liści. Kolejną rośliną polecaną do kuchni jest Sansevieria w przeróżnych odmianach, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Można powiedzieć, że jest rośliną niezniszczalną, poradzi sobie na widnych i ciemnych stanowiskach, wahania temperatur czy wilgotności w żaden sposób jej nie zaszkodzą, więc warto ją umieścić w kuchni, jeżeli nie mamy ręki do kwiatów, a zależy nam na tym, żeby coś zielonego w niej się pojawiło. Zielistka, kojarzy ją chyba każdy, bardzo łatwa i mało wymagająca roślina domowa, która oczyszcza powietrze. Poradzi sobie w widnych i ciemnych miejscach. Możemy czasem zapomnieć o tym, żeby ją podlać. Rośnie bardzo szybko, a warunki kuchenne nie są jej straszne. Kolejną bardzo łatwą i mało wymagającą rośliną jest epipremum. Rośnie szybko, obficie, niestraszne jej są warunki kuchenne. Żadne przeciągi, wahania temperatur czy wilgotności jej nie zaszkodzą. Dodatkowym takim plusem posiadania tej rośliny jest to, że oczyszcza powietrze i pozytywnie wpływa na mikroklimat w mieszkaniu. Posiadanie aloesu na kuchennym parapecie może być czasami wybawieniem. Gdy się poparzymy podczas gotowania czy smażenia, aloes szybko przyjdzie nam z pomocą. Jego żel ma właściwości lecznicze, idealnie sprawdzające się w tego typu ranach. Poza tym jest mało wymagający, nie wymaga częstego podlewania, a widny, słoneczny parapet będzie dla niego idealny. Jeżeli interesuje się roślinami domowymi i ogrodowymi, to może to miejsce jest dla Ciebie. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostali ze mną i zasubskrybowali mój kanał i po prostu oglądali moje filmy. Pozdrawiam!